Dzień dobry, dzisiaj mamy piątek i zapraszam Was na vloga. Jest godzina 11:45, a ja już jestem, jak widzicie, gotowa. Co prawda jeszcze nie wychodzę, bo mam jeszcze w ogóle dużo czasu do wyjścia. Ale dlaczego dzisiaj jestem już tak szybko wyrobiona? Bo zazwyczaj o tej godzinie, jak wiecie, to jeszcze jestem w piżamie, jem śniadanie. A mianowicie dzisiaj to w ogóle miałam taki ambitny plan wstać wcześniej. W sensie nastawiłam sobie budzik na 9:30, ale przed 9:00 zadzwonił kurier. No i zapytał mnie, czy w ogóle podał ulicę akademika i czy to jest akademik. No a że jak zapytał właśnie, czy to jest akademik i podaje ulicę i w ogóle, że dzwoni tak wcześnie, no to od razu tak mi się nasunęła myśl po prostu, że już jedzie. I ja mówię tak, że to jest akademik, że paczkę można zostawić na portierni, no bo ja jeszcze w sumie leżałam i wiecie, zanim ja bym się ogarnęła, zanim ja bym stała, także wolałam, żeby zostawił tę paczkę na portierni. No i ja wstaję, wiecie, już taka podekscytowana, tak za 20 minut wstałam mniej więcej, także już myślałam, że w tym okresie czasu jak gdyby już przyjechał, zostawił tą paczkę, ja wstałam z tego łóżka, ubrałam sweter, poszłam na portiernię, taka zaspana, się pyta pani, czy jest paczka do mnie, pani mówi, że kuriera żadnego nie było. Słuchajcie, chyba on po prostu, jak ja powiedziałam, że to jest akademik, że potwierdziłam, że może zostawić tę paczkę na portierni, to stwierdził, no, że się nie musi spieszyć w takim razie, więc pewnie przyjedzie później. Ja tak czekam i wiecie, no już po prostu chciałabym tę paczkę mieć. Ale co to za paczka w ogóle? Ostatnio mówiłam Wam na Instastory, bo Wy mnie o to pytałyście, bo też ostatnio przecież były Mikołajki, więc dajcie znać, co Wy dostałyście na Mikołaja, czy w ogóle Mikołaj o Was pamiętał. Bo ja mówiłam Wam właśnie na Instagramie, bo pytałyście mnie, czy u mnie był Mikołaj. Napisałam Wam i powiedziałam też na Snapie, że do mnie Mikołaj po prostu od kilku lat nie przyjeżdża. No i sama dla siebie byłam w tym roku świętym Mikołajem, kupiłam sobie czekoladę i całą czekoladę zjadłam właśnie tego 6 grudnia. I słuchajcie, nie mam pojęcia, czy ten Mikołaj nie przyjeżdża, bo on po prostu do Szczecina nie dojeżdża, czy pani portierka go do akademika nie wpuszcza, czy może po prostu te prezenty, już zastanawiałam się, bierze dla siebie, no ale tych prezentów nie dostałam. No i co się okazało, dostałam wiadomość 6 grudnia wieczorem. O! Moja mama dzwoni. Czekajcie. Halo? Nie wiem, na czym skończyłam, ale wydaje mi się, że mówiłam o wiadomości, którą dostałam wieczorem na Instagramie. I słuchajcie, napisała do mnie firma Otulanki. Nie wiem, czy kojarzycie. Ja w sumie bym nie kojarzyła, ale kiedyś Bogusia z kanału Anioł na Resorach właśnie pokazywała poduszki, które kupiła. Pamiętam, że jedną taką w czaszki kupowała dla Bartka. Pokazywała w vlogu. I ogólnie ta firma Otulanki zajmuje się szyciem poduszek, pięknych poszewek na poduszki, kocyków dla dzieci, kołderek, także tego jest tam bardzo, bardzo dużo i to są takie piękne rzeczy, takie po prostu, wiecie, typu szary, pudrowy róż, jakaś mięta, no coś naprawdę pięknego, także Otulanki do mnie napisały, że mają dla mnie prezent, że Mikołaj ma dla mnie prezent, także ja czekam dzisiaj na tego kuriera i jestem ciekawa, co to będzie za niespodzianka. Co jeszcze dzisiaj w ogóle planuję robić? Mam tutaj dwie książki, które wypożyczyłyśmy z Klaudią ponad miesiąc temu i muszę zanieść do książnicy, bo 6 grudnia minął termin, także muszę w ogóle wyjąć. Ja oczywiście książki nie doczytałam, zobaczcie, został mi tylko taki kawałeczek i po prostu już stwierdziłam, że nie, że mi się nie podoba, że już wszystko z tej książki, co chciałam, to się dowiedziałam i że już do końca jej nie będę czytać, także wyjmę sobie tylko zakładki. A Klaudia, ja czytałam w ogóle Cięcie. Chyba Wam kiedyś mówiłam o tej książce, w każdym razie to jest książka o obrzezaniu. A Klaudia czytała książkę Siostry i bardzo, bardzo polecała. Mówi, że przeczytała ją i że i tak jednym tchem po prostu i że końcówka jest bardzo, bardzo zaskakująca. Także nie wiem właśnie, czy ja sobie tej książki przypadkiem nie przedłużę i jej nie przeczytam. Także no nie mam pojęcia. W każdym razie muszę najpierw zajść do książnicy i muszę jeszcze iść dzisiaj po skierowanie. Myślę, że tak o 14:30 będę musiała już iść po skierowanie na badania, ponieważ od poniedziałku zaczynam ten staż. Słuchajcie, w ogóle ostatnio dostałam kilka wiadomości odnośnie mojej pracy na Instagramie i to były takie wiadomości z takim trochę zarzutem, bo ja czasami tam Wam pokazuję na Snapie, na Instagramie, że wstaję o 12 i z takim zarzutem w ogóle, że Sylwia, ale miałaś pracować, kiedy idziesz do pracy, co z tą pracą? I wiecie, no
kurczę, to też nie jest tak, że ja muszę się Wam tłumaczyć po prostu. Także jak ja dostaję takie wiadomości, to czasami albo nie odpisuję na takie wiadomości, bo to jest po prostu zwykła taka ciekawość. Jak pójdę do pracy, no to pójdę i tyle. To też nie zależy wszystko jak gdyby ode mnie, bo też jest papierologia, też są formalności. Także to najpierw trzeba wszystko pozałatwiać, a potem, żebym po prostu potem mogła iść na staż. Także dzisiaj dopiero odbieram skierowanie na badania i od razu, jak odbiorę to skierowanie na badania, muszę udać się na te badania. Mam na 15:30 jestem zapisana, także muszę się udać na te badania i dopiero właśnie jak będę miała te badania, te lekarskie wykonane, no to będę mogła zacząć ten staż, jak już podpiszę umowę, także od poniedziałku tak naprawdę idę na ten staż, o tak. Muszę jeszcze napisać właśnie tej pani. Chciałam Wam powiedzieć teraz, gdzie będę pracować, a jeszcze nie mogę. O matko. Muszę właśnie tutaj napisać do tej pani, która będzie jak gdyby moją taką koordynator, tak muszę było powiedzieć, taka, która będzie sprawowała opiekę nad moim stażem, że w poniedziałek właśnie będę, że już jestem po badaniach i że mogę zacząć pracę. Także to dzisiaj na mnie czeka, a właśnie po tych badaniach idę jeszcze właśnie, bo jestem umówiona z koleżanką na takie, wiecie, szwędanie się po galerii, może coś zjemy, może czegoś się napijemy i tak właśnie będzie. I jeszcze zanim pójdę zobaczyć, czy moja paczka jest już na portierni, to muszę Wam powiedzieć, że poznałam swoją bratnią duszę. Słuchajcie, ja nie wierzę w takie sytuacje, nie wierzę w takie spotkania, czy w takie w ogóle relacje, które jak pierwszy raz się widzimy, czy pierwszy raz rozmawiamy, twierdzimy, o matko, ja Ciebie znam całe życie. No nie wierzę. Może chciałabym wierzyć, ale mnie takie sytuacje nigdy nie spotkały, więc ciężko mi w to uwierzyć. I słuchajcie, jakiś czas temu dostałam wiadomość od Pauliny. Tak, to jest kobieta, to nie jest żaden mężczyzna. Od Pauliny. I Paulina do mnie napisała na Instagramie, to chyba była pierwsza w nocy, ja tą wiadomość odczytałam. Napisała, że dzięki mnie założyła kanał, ponieważ jest nieśmiała, też choruje na zanik mięśni. No i ja tak w sumie tą swoją może działalnością w sieci w jakiś sposób ją zmotywowałam. I słuchajcie, ja często dostaję od Was wiadomości z jakimiś linkami do Waszych blogów, kanałów i rzadko kiedy mam czas tak naprawdę przeglądać to wszystko, bo tego jest naprawdę dużo, ale jakoś tak, wiecie, z ciekawości w sumie mówię, a też choruję na zanik mięśni, no wiecie, jaka to jest ciekawość właśnie ludzka, mówię, zajrzę. I tak się wciągnęłam, że oglądałam chyba kanał Pauliny do 3 w nocy. Słuchajcie, przepiękna dziewczyna, cudowna. Ja rzadko kiedy Wam polecam kanały tak osobiście, tak po prostu tutaj, tak publicznie wszystkim, ale ja naprawdę tak czuję, że to jest wspaniała dziewczyna, że powinna mieć więcej subskrypcji, że powinna w ogóle, powinno ją więcej osób oglądać. Paulina prowadzi kanał ze swoim mężem, ma 2 pieski, jest w ogóle wspaniałą kucharką i vlogi są takie wypełnione takim ciepłem, słuchajcie, taką radością, takim, no taką miłością, no naprawdę, naprawdę. Ja to wszystko powiedziałam Paulinie i zapytałam jej właśnie, czy mogę tutaj polecić jej kanał na moim kanale, w moim vlogu, ponieważ będzie mi bardzo, ale to bardzo miło, jeżeli wejdziecie na kanał Pauliny, obejrzycie jej film, chociaż jeden, zasubskrybujecie jej kanał. Ja tutaj może Wam pokażę jakiś najnowszy film Pauliny, a na dole dam Wam link do jej kanału i naprawdę będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli Paulinę zasubskrybujecie. I wiecie co, jak rozmawiałyśmy z Pauliną i ja mówię do Pauliny, że w jej kanale właśnie jest tyle ciepła, tyle takiej miłości i Paulina mówi do mnie, że ona czuje tak, jakbyśmy się znały od lat, tak jakby ona mnie po prostu znała. I słuchajcie, ja mam to samo, ja czuję, że to jest osoba, która jest po prostu taką moją bratnią duszą. Tutaj nie ma co dużo mówić. To jest taka bardzo dziwna sytuacja. Tego się nawet nie da opisać słowami, ale tak właśnie jest. Także poznałam swoją bratnią duszę w internecie. Jeszcze takiej sytuacji nie miałam. Bardzo dziwne. I ja po prostu wiem, że jak my się z Pauliną spotkamy, to będzie idealne spotkanie. To będzie najlepsze spotkanie, że od razu się polubimy. Ja to po prostu wiem i nie ma innej opcji. Także z Pauliną już jesteśmy umówione, że jak ja będę w Płocku,
No to się spotkamy, ja Paulina odwiedzę, Paulina jest z Łodzi, także koniecznie obejrzyjcie jej kanał, naprawdę będzie mi bardzo miło, jeżeli pozostawicie tam właśnie swój ślad, napiszecie na przykład, że jesteście właśnie ode mnie, od Sylwii, także naprawdę będzie mi bardzo, bardzo miło. Dobra, a ja teraz lecę, jest 12:04, dzisiaj w ogóle jem obiad w bistro, mam jeszcze tutaj papryki, które czekają na skrojenie, cukinia, bo będę robić leczo, ale dobra, lecę na portiernię, dowiedzieć się co z tą paczką i jak będzie, to oczywiście się do Was odzywam i Wam pokażę. Jadę po skierowanie. Pokazywałam Wam przed chwilą jarmark bożonarodzeniowy w Szczecinie. Jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie i tyle pięknych rzeczy. Wczoraj tam byłyśmy z Klaudią wieczorem. Było jeszcze ładniej i była ciężarówka Coca-Coli, która przyjechała do Szczecina, ale nie załapałyśmy się na żadną puszkę coli, ponieważ była taka wielka kolejka, pewnie sobie zdajecie sprawę. I w ogóle wiecie co, czekałam tego kuriera, on dzwonił przed 9:00 i do tej pory, jak ja siedziałam w pokoju do 14:00, nie przyjechał. Także mam nadzieję, że będzie jak ja już wrócę, ale pewnie wrócę bardzo późno, bo teraz idę po skierowanie, potem do lekarza, a potem idę się spotkać z koleżanką. Także może wieczorem otworzymy tę paczkę. Mam nadzieję, że dojedzie i zostawi ją na portierni. Zaniosłam też książki do książnicy, nie zapłaciłam kary, także fajnie. No i co, teraz lecę, bo jest naprawdę bardzo zimno i spotkamy się pewnie później. Pa! Ja już wyszłam, odebrałam skierowanie i powiem Wam, że za wcześnie wyszłam, bo jest około 15, chyba 14:40, a ja mam na 15:30 to badanie, także no trudno, najwyżej poczekam już w przychodni. I jakbyście się pytali, czemu ja nie nagrywam na dworzu często, bo tutaj są tak beznadziejne chodniki w Szczecinie, że to jest po prostu tragedia. Dla osób poruszających się na wózkach to jest naprawdę masakra, jeśli chodzi o Szczecin. A jeszcze nie wzięłam legitymacji, nie legitymacji, tylko orzeczenia mojego o niepełnosprawności. I mam nadzieję, że nie będzie problemu, bo mam tylko legitymację. A wiecie, tam u lekarza po prostu potrzebne jest orzeczenie, także mam nadzieję, że nie będzie problemu. Zorientowałam się w połowie drogi, już mi się nie chciało wracać, także mam nadzieję, że to wszystko załatwię i potem już tylko idę na spotkanie z koleżanką, marzę o jakiejś ciepłej herbacie albo kawie. Także co, ja lecę już do tej przychodni. Właśnie wyszłam od lekarza i pędzę na spotkanie z koleżanką. Umówiłyśmy się w 4:30, a jest za 25. Ja jeszcze jestem w szarym polu, szczerze mówiąc, bo pewnie dojdę za jakieś, nie wiem, 15-20 minut. Także trochę się spóźnię, ale wszystko się tak bardzo przedłużyło. I zobaczcie, szłam, było jasno, wracam od lekarza i jest już ciemno. Także co, i powiem Wam, że myślałam, że nie będę nic jadła, że wypiję tylko ciepłą herbatę, ale teraz już w sumie zgłodniałam, bo obiad jadam o 13:00, mam ochotę na jakieś frytki, także może sobie zamówimy z Sandrą jakieś frytki i coś zjemy. No i co, ja pędzę, bo w sumie nic ciekawego nie mam Wam do powiedzenia, mam nadzieję tylko, że jak wrócę, to już będzie paczka na mnie czekała. I tak cały dzień w sumie dzisiaj w biegu, także no co, lecę dalej. Ja właśnie weszłam do domu i słuchajcie, jest 19:37. Praktycznie byłam cały dzień, no całe pół dnia na mieście, bo wyszłam o 14:00 i jeszcze w trakcie rozładował mi się telefon. Także słuchajcie, nagrywałam Wam, jak jechałam po skierowanie do lekarza, trochę Wam tam nagrałam z miasta, ale potem już mi się rozładował telefon i jak poszłam do galerii, gdzie byłyśmy umówione z koleżanką i miałam rozładowany telefon, to nawet nie mogłam do niej napisać, gdzie jestem i gdzie na nią czekam. Także ledwo udało nam się spotkać. No ale pobuszowałyśmy w sklepie, w sklepach tak naprawdę. Znalazłam piękną sukienkę w Reserved, ale jest trochę droga i to jest taka typowo wigilijna, wiecie, świąteczna, także bardzo ładna. Jeszcze o niej będę myśleć, ale co chciałam Wam powiedzieć, bo paraduję z tym nożem. Dostałam w końcu paczkę z otulanki. Jak wróciłam do akademika, to pani mówi, jest paczka, także jak myślicie, co to jest? Poduszka.
Na pewno to jest poduszka. Słuchajcie, boję się, że nie rozerwę, wiecie, torby, w sensie rozerwę torbę i poduszkę, także może... Kurczę, tak trochę ryzykownie to jest zapakowane. Normalnie na sam koniec dnia taki prezent. Czekajcie, już chyba ją wyciągnę, ale jest śliczna. Będę wam to powtarzać 10 tysięcy razy, ale jest naprawdę przepiękna. O matko! Śliczna. Zobaczcie, jaka wielka torba. Zobaczcie. O matko, jaka przepiękna, jaka ciężka w ogóle. Zobaczcie, no jest po prostu no coś pięknego i w ogóle tutaj jest tak pięknie przewiązana i tutaj ma kartkę otulanki. Teraz zobaczymy, jak to w ogóle prać w 30 stopniach. Ale śliczna jest. No cudowna, a zobaczcie, jaka jest tutaj z tej strony. Taki miś, ale przepiękna. No powiem wam, że dawno nie dostałam takiego pięknego prezentu od Mikołaja. I także zobaczcie, to jest chyba wszystko ręcznie szyte, jeśli mnie pamięć nie myli. Także naprawdę, słuchajcie, kawał dobrej roboty. No po prostu poduszka jest przepiękna. Bardzo mi się podoba, bardzo. Nie spodziewałam się, że dostanę taki piękny prezent od Mikołaja. No, a już myślałam, że w tym roku nie dostanę nic, tak jak co roku. A tutaj taka niespodzianka. Także co? No, tak się właśnie prezentuje prezent od Mikołaja. Sama jestem w szoku i cieszę się bardzo, bardzo. I ja chyba dzisiaj już będę kończyć tego vloga, bo dzisiaj to już naprawdę mam ochotę tylko pójść, wziąć prysznic, zjeść kolację i odpocząć. Także życzę wam miłego wieczoru, popołudnia, poranka, zależy kiedy oglądacie tego vloga i do zobaczenia w kolejnych. Pa!